Na szczęście odbyło się bez takich jakichś fatalnych. Miałem tylko operację na kolano, ale tak kontuzjanie przytrafiła mi się akurat na skoczni. Także po prostu trzeba uważać, liczyć się z tym, że kontuzje mogą każdego spotkać. Nie tylko w sporcie, ale nawet w życiu. To jest trudny sport? Tak, i to jest... Jest to sport dość specyficzny, gdyż bardzo szczegółowy sport. Trzeba wykonać kilka zadań właśnie w tej krótkiej chwili, w tych kilkunastu sekundach. I małe błędy sprawiają, że skok się nie powiedzie tak, jak byśmy chcieli. Będzie krótki, nieudany i nie będzie z tego przyjemności, ale kiedy dobrze wszystko wychodzi, to jest to wspaniała rzecz. Można się tym cieszyć cały czas i być szczęśliwym, jeżeli to wszystko fajnie wychodzi. Także wiele rzeczy składa się na to, aby ten skok dobrze wyszedł. Czasami małe błędy powodują, że nic nie wychodzi tak, jakby się chciało. Jak pierwszy raz skakałem, czy się bałem? Chyba, pewnie tak, ale nawet o tym nie myślałem, bo była zbyt duża adrenalina i te wszystkie uczucia chyba na bok poszły. Ale zaczynałem skakać, jak miałem 5, 6, 7 lat, coś w takim okresie. Wzięło się to stąd, że mój tata był także sportowcem, był kombinatorem norweskim. To jest dyscyplina składająca się i ze skoków narciarskich, i z biegów narciarskich. On był zawodnikiem, później został trenerem i zabierał mnie ze sobą na treningi. Ja z nim jeździłem, także tak byłem trochę skazany na to, żeby skakać na nartach. Bardzo mi się to podobało zresztą i od tego się to zaczęło, moja przygoda ze sportem, ze skokami. Właśnie od tego, że tata był trenerem i zabierał mnie na te treningi. Jak byłem mały, to zaczynałem skakać z malutkich skoczni i tak po roku przechodziłem później na coraz większe. Także nawet teraz czasami się boję. Myślę, że każdy ma swoje jakieś tam ręki, słabości, nad którymi musi panować. Co fajny jest ten sport? Fajny jest wspaniały. Ja go bardzo kocham i lubię to robić. Sprawia mi to ogromną przyjemność. Myślę, że każdy ma swoje ulubione zajęcia i lubi to robić. Także trzeba dążyć do tego, żeby robić to, co się lubi. Ciężko mi tak powiedzieć z głowy, mam ich bardzo dużo, bo na każdych zawodach, na których się startuje, dostaje się jakąś pamiątkę, czy to medal, czy puchar. I poprzez całą swoją karierę startowałem w wielu zawodach. Jak byłem mały, to na każdych zawodach kosztowali puchary.